dniu dzisiejszym w godzinach porannych dwóch strażaków, pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, jadąc na służbę, znaleźli człowieka, który leżał na przejściu dla pieszych. Nie miał on czynności życiowych, podjęli czynności reanimacyjne. Na miejsce zdarzenia została wezwana karetka pogotowia i tych dwóch strażaków przystąpiło do czynności, do przywrócenia akcji serca i oddechu. Ratownicy medyczni zabrali tego starszego mężczyznę, który leżał na tym przejściu dla pieszych, do szpitala. Z tego co wiem, oficjalnie mężczyzna ten miał rozległy zawał. Tutaj te czynności, które prowadziło tych dwóch strażaków, którzy jechali na służbę, na pewno przyczyniło się do tego, że no być może uratowali życie temu człowiekowi, który leżał na tym przejściu dla pieszych. Jeden jest to strażak doświadczony z 10-letnim stażem służby, drugi jest to młody pracownik, około dwóch lat pracuje u nas w komendzie. I każdy z tych strażaków ma przeszkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej. No i tej pomocy oczywiście udzielili osobie, która wymagała pomocy przedlekarskiej. Jeżeli takie osoby widzą taką sytuację, na pewno powinny przystąpić do przywrócenia czynności życiowych takiej osobie. Ale jeżeli nie potrafią takiej czynności udzielać, to na pewno powinni zadzwonić chociaż po służby ratownicze, po to, żeby te służby ratownicze mogły udzielić tej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tutaj chodzi o życie ludzkie, czas jest bardzo, bardzo mocnym wyznacznikiem w ratowaniu życia ludzkiego, także jak najszybsza pomoc przyczynia się do tego, że ktoś może przeżyć.